Witajcie z powrotem przy Kingdom Hearts 3 w Twilight Town. W poprzednim odcinku ukończyliśmy i zaczęliśmy świat Kubusia Płatka. Tak szybko może to iść. Tym razem naprawdę zrobili bardzo fajny świat dla Kubusia, który nie jest aż tak denerwujący i szybko leci. Jeszcze kilka rzeczy chciałbym zrobić w Twilight Town. Co prawda mamy wszystkie skrzynki, wszystkie Lucky Emblem i tak dalej, ale chciałem jeszcze trochę pogotować. Najpierw oddajmy składniki naszemu mistrzowi. Chciałbym trochę pogotować właśnie. W tej chwili. Mamy jeszcze na dzisiaj odwiedziny w Olimpie, ale to można też trochę z tyłu ustawić. Nie musimy tego wszystkiego w jednym odcinku zrobić. Najpierw chciałbym trochę popróbować, bo kilka nowych składników mamy. I zobaczmy, co możemy takiego tutaj ładnego ugotować. Na przykład to. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Okej, krojenie. Nie wiem, czy wyszło... A, wyszło dobrze. Excellent. Byłem trochę wolny, więc myślałem, że trochę to może nie wyjść. Co my tutaj takiego mamy? Fresh Fruit Compote Plus. Bardzo ładnie to wygląda, ta kuchnia naszego małego szefa. Miodzio. Spójrzcie na tą różę, która też jest z owoców zrobiona, co nie? To jest... nawet dla oka coś pięknego. My bistro's future is looking bright. The new recipes are a smash. Those ingredients of yours must really have got little chef's gears a-turning. Soon we'll be chasing customers away. Keep up the good work. We try, right, little chef? Czyli będziemy dostawali też itemki co jakiś czas. Te takie znaczki czerwone, przypominające szczura w kapeluszu kucharskim, oznaczają zapewne to, że udało nam się idealnie zrobić jedzenie, tak? No bo tutaj chocolate mousse, no, nie za bardzo mi wyszło, chyba spróbujmy. Zajmujemy się teraz tymi pobocznymi rzeczami, więc no wiecie jak jest. Tak powoli, a... Powoli... Tylko dobrze, no tego chyba nie uda mi się zrobić tak ładnie. Będę musiał poza nagraniem to wszystko wyskillować, bo chciałbym jednak trochę się w to pobawić jeszcze. Chciałbym jeszcze trochę sobie wymasterować to wszystko. Ale na zagranie, co prawda, też chcę pokazać wam rzeczy poboczne, no ale bez wielkiej przesady, co nie? To też mi wychodzi całkiem dobrze już. Lubię tą animację zwycięstwa, kiedy Sora zaczyna tak tańczyć i wszystko się robi czerwone. O, to nawet teraz sam chętnie bym zjadł. Jakiś... krep Suzette Plus. Czym był krep? Krep to chyba taki naleśnik był. Powinienem wiedzieć jako znawca francuskiego. Z gałką lodu, miodem i... pomarańczą? Czy tam kawałkiem cytryny? Nie cytryny, tylko mandarynki? No ładnie, 3 gwiazdki nawet. I na to nie mam już więcej składników, ale chciałbym przynajmniej odkryć wszystko, co to wszystko daje. Powolutku, ale niezbyt mało powoli. Co? O cholera! Sorry. Czyli nie mogę puszczać, dobrze wiedzieć. Czy mogę marnować te składniki? Czy teraz składnik był zmarnowany, czy jak? No zobaczymy. Raz się zepsuje, raz wyleci z ręki. Dobra, to jest ta minigierka z jajkiem, którego nie potrafię. Normalnie z jajkiem potrafię się obchodzić, tylko... no problem jest taki, że tutaj idzie na akord, nie? Musimy to na czas zrobić, a w prawdziwej kuchni... zostawiam sobie trochę więcej czasu. Tylko gór... no chciałbym mieć excellent. Ale przy tej minigierce jeszcze trochę potrwa. Ale przynajmniej piękne potrawy nam tutaj wychodzą. Jak do tej pory tylko desery? No chyba... jesteśmy teraz w gablocie deser, prawda? Tak, le dessert. Czy tam le dessert. Le viandy? Czy tam le vion? To jest przecież... to chyba są warzywa. Poison to są napoje, tak? Le entrée to jest... no, tak jakby przystawka na początek. Aperitif i tak dalej, tylko że tutaj chodzi o jedzenie, a nie o picie. I znowu to... oj, puściłem znowu! Too gentle. Chyba raczej zbyt nieostrożnie. Bo od razu Eli R chce puścić, kiedy pokazuje mi, że... albo raczej puszczam od razu...
L i R, kiedy pokazuje mi, że mam wcisnąć L1 i R1. A ja mam to dalej trzymać. Grzyby. Ciekawa potrawa. Teraz jeszcze kroić, to co mi najlepiej wychodzi. I tym razem nowa żywka. Chyba rekord, dwie całe udało mi się zrobić. O, Ratatouille! Przecież to jest ta potrawa główna z filmu. To, co uratowało restaurację wtedy, prawda? Takiego Ratatouille sam chciałbym spróbować. Czyli co, kurczę, entry? Miałem to na lekcji. Miałem to kiedyś na lekcji. To są te takie... To nie są główne dania, tylko te takie przystawki, te takie... No tak, to, co się daje na początek, powiedzmy. A to będą teraz główne dania. Okej, znów jajeczny. Smerda jajeczny, też nie! Nie znowu! Matko boska, te jajka mnie nie lubią! Wybacz, Sora, że tak cię narażam na głupoty. Ale fajna minigierka, nie jest to coś wkurzającego, tylko no można się przy tym dobrze bawić. Ale co mam zrobić, żeby było excellent? Co ode mnie wymagasz, gro? Pumpkin Velu. Sam nie mam pojęcia, czy to wypowiadam. Nawet lekcje francuskiego, jeżeli nie lubisz tego języka za bardzo, nic ci nie dają. O nie, kamera! Chyba pokazałem wam przy tej minigierce już wszystkie możliwości przegrania. Bo ta minigierka chyba nawet ma najwięcej możliwości. No tylko good. Więcej nie potrafi zrobić. Ale przynajmniej trochę tego żarcia dostaniemy. Teraz tylko pamiętać, by używać go na bossach, czy tam przed bossami. Ach, teraz pieprzyć. Te minigierki chyba w ogóle wam nie pokazywałem, co? Co? Chyba tej minigierki nawet sam nigdy nie robiłem. Co ja muszę tutaj zrobić? A! To taka gra rytmiczna troszeczkę. To nie jest akurat trudne i też przyjemne do robienia. Fajny pomysł z tym mieli, jak tutaj Ratatouille włożyć. Szkoda, że nie mieli więcej pomysłów na włożenie jeszcze innych filmów Pixara w ten sposób jako minigierki. Albo ogólnie też filmów Disneya, których nie znamy. Tutaj jeszcze to odkryjmy. Teraz spróbuj się bardziej do tego przyłożyć. Bo gry rytmiczne to coś dla mnie, co prawda w Guitar Hero albo w jakimś tam OSU, czy co tam jeszcze są za dziwne minigierki, dziwne gry muzyczne, czy tam rytmiczne. Albo też na Switchu jakieś tam rzeczy. Co prawda, kiedy dochodzi do zbyt wiele rzeczy naraz, które trzeba robić, to już mi nie wychodzi, ale jak tak tylko kilka rzeczy, na przykład cztery przyciski na USO menu, czy tam OSU menu, to jeszcze daję sobie radę i potrafię to wymasterować, obojętnie jak szybko. Tylko właśnie za dużo rzeczy naraz nie potrafię. O, to była piękna animacja, trochę podpalić to żarcie. O! Strasznie lubię tego Little Chiefa. Il Metal... Metolet chyba. Jeszcze raz zrobię, wygląda fajnie nawet. Może przyda się trochę więcej. Nawet nie zauważam, kiedy wciskam gałkę analogową R w dół. To robi już automatycznie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. No ale wiadomo, oko też je, jak się mawia, prawda? Gdy jedzenie nie tylko też smakuje, ale też wygląda, to już jest naprawdę mistrzostwo. Do tej pory cały czas na zmianę. Moglibyście tutaj bardziej wymagające kombinacje i kombosy dać. Byłoby fajnie. A nie tak lewo, prawo, lewo, prawo. O, to jest coś dla mnie, ale... Kto ma się tym najeść? Kto ma się tym najeść? No to są te francuskie restauracje. Małe porcje, ale za to piękne. My business is booming! Splendid, just splendid! You two have outdone yourselves! The critics are going cuckoo and the register ka-ching! I cannot wait to see what it is you'll cook up next! Thorkin the customers! We try, right, little chef?
A, mamy też odblokowane specjalne menu. To zobaczmy, co tu jeszcze jest. Tu możemy aktualnie tylko jedną potrawę zrobić. No niech będzie. Muszę powiedzieć, że lubię nowy głos Scrooge, ale no nadal szkoda tego starego. Się przyzwyczaiłeś i ten oryginalny aktor głosowy zawsze fajnie było go słyszeć, tylko że no jakieś 2 lata temu zginęło mu się, więc no nie dziwnego, że teraz już nie może brać udziału w... jako głos aktorski, jako aktor głosowy. To wygląda ładnie, ale raczej byłoby nie dla mnie, takie warzywa, no lubię pomidory ogólnie i warzywa też, ale no to akurat nie wyglądało jak coś dla mnie. Podobnie jest z aktorem głosowym Ansema. Co prawda Ansem the Wise już w Birth by Sleep miał tego aktora głosowego, którego tu ma, jednakże wtedy to było chyba dlatego, że po prostu Christopher Lee nie miał, albo nie miał ochoty, albo nie miał czasu, albo po prostu była to zbyt mała gra, nie była to główna część serii, tylko niby spin-off, nawet jeżeli ważne, ale no mniejsza produkcja i dlatego nie chcieli Christophera Lee brać, albo... No nie wiadomo jak to jest, kompletnie nie wiem dlaczego, no ale teraz Christopher Lee nie żyje, teraz prawdopodobnie wzięliby go znowu na Ansema. Też szkoda, tak samo aktor głosowy Xehanortha nie żyje, czyli jego też tutaj nie usłyszymy. No okej, to tym możemy teraz, możemy z tym przestać. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia, Merlin? What marvelous cuisine! I just might treat myself to more! Lubię głos Merlina, muszę powiedzieć. Ogólnie też z menu głównego możemy się do kuchni dostać, jeżeli byśmy chcieli. The food here is so good. I might have overdone it. Oops. Tylko nie przytyj, bo później będzie płacz. A gdzie pozostali? Szkoda, że nie mamy już z nimi zbyt wiele coś do roboty w Kingdom Hearts 3. Nie wiadomo, może w DLC coś będzie, albo jeżeli jakiś DLC powstanie. Ale aktualnie, no, dla Heinera, Pence i Olette sprawa się w Kingdom Hearts 3 skończyła. Że ja mogłem to teraz zrobić? No cześć, cześć. Są jakieś zdjęcia, które powinienem zrobić? Na przykład tutaj Triforce czy coś? Nie, ale czekaj, chyba muszę zrobić zdjęcie restauracji. Nie? Dziwne. A co z tym? Są tu jakieś easter eggi? Tak, są tutaj nawiązania do tych wszystkich kreskówek z Mikim. Ten gość jest przerażający. Ten naukowiec szalony. O lol. Czyli w ten sposób też mogę... Chwila. Czy każda z nich ma teraz... What? Jeszcze raz, jeszcze tu. Po prostu nie wierzę, że możemy zeskanować ten QR code i w ten sposób dostać te przygody. The Mad Doctor. To ile teraz ma? Pamiętam, że 12 mi brakowało, ale które to są? Jak zobaczymy teraz z Gumifonie, to może teraz leczą w końcu pokażę. Classic Kingdom. No to na pierwszym ekranie już wszystkie teraz prawie mam. Tylko jednego mi brakuje. No i tutaj brakuje mi jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli 8 ogólnie mi jeszcze brakuje. Kurde. No i jedną mam zaliczoną. Chciałbym wam to dopiero pokazać, gdy będę miał wszystkie. Chociaż jedną minigierkę mogę wam pokazać. Weźmy tą, którą już znam. Jest to właśnie coś w stylu... starego, dobrego... Mr. Game & Watch od Nintendo. Pamiętam, że w McDonaldzie były też takie gierki. Że tam taki automat się dostawało. Tam było coś tam nawet kiedyś ze Sonikiem, coś tam ze Spyro. No i polega na tym, że mamy tak jakby... No widzicie, kilka frame'ów, między którymi się zmieniamy i w ten sposób możemy mieć taką grę. Czyli taka bardzo, bardzo tania gra na takiej mini plastikowej konsoli, która tylko tą jedną gierkę odpala i tam zmieniają się tutaj cały czas frame'y. I możesz w ten sposób coś zrobić. Miałem kiedyś taką wyścigówkę ze Sonikiem, jeszcze coś tam, jakąś inną minigierkę ze Spyro, jakiś tam pinball, jakieś tam Tetris były i tak dalej, no. Takie zabawne rzeczy. I właśnie tutaj jest sporo takich minigierek, które nawiązują do tamtych czasów. I też właśnie z Mikim sporo jest rzeczy. Tylko teraz za cholerę nie pamiętam. O, trzeba teraz akcja, okej. Come on! No ale co teraz mam zrobić?
Nie ma żadnej akcji, której mogę zrobić. Czy to jest już wszystko, co miałem zrobić? Mógłbym pomyśleć, że tam na górze na szabli mógłbym stanąć, ale to raczej nie jest to. A! Okej. Hej! Nie! Spadłem! Tylko nie to! Że co? On może mnie... Mogę teraz pieprzu użyć i go kichnąć? Myślałem, że miałem to zaliczone. A, teraz! Zwycięstwo! I nawet nie miałem żadnego życia straconego. No to mogę restartować na game, ale... To jak to wyłączyć? Tu continue exit. No, pokazuje mi, że mam teraz zapisane, że już mi się udało to przejść. Jak wszystkie te minigierki znajdziemy i przejdziemy, dostaniemy specjalną nagrodę. Dlatego chcę wam to wszystko pokazać dopiero w odcinku specjalnym, gdy zdobędę wszystkie. A i character files, jeszcze chciałem zobaczyć coś. Mamy tutaj też informacje nowe o Vanitasie. Muszę przyznać, że podoba mi się jego wygląd. Podoba mi się to, jak wygląda w płaszczu organizacji. I ta jego maska tak ładnie się błyszczy. Ten moment, kiedy kierował swoim Keybladem w kierunku Sory, to tak ładnie wyglądało to z tym światłem, który się odbija w jego masce i w ogóle. Tutaj za bardzo tego nie widać, ale jego maska ładnie się odbija. Ładnie odbija blask różnych rzeczy. Fajnie było go spotkać, muszę powiedzieć. I tak, moje podejrzenia z Birth by Sleep się potwierdziły. On ma dokładnie tego samego voice actora, co Sora. Przynajmniej ten Sora z Kingdom Hearts 2. I teraz z 3. Co ciekawe, mamy teraz też Demixa, który został nam pokazany. Muszę powiedzieć, że Demixa kiedyś nienawidziłem. Był mój najmniej lubiany członek organizacji. Teraz już nie jest moim najmniej... Znaczy w normalnej organizacji 13 jest moim najmniej lubianym członkiem, ale w nowej organizacji 13, tej prawdziwej organizacji, nie jest już jednym z tych, których najbardziej nie lubię. I też muszę powiedzieć, że trochę bardziej go polubiłem. Zachowuje się teraz trochę mniej debilnie i trochę bardziej pasuje to do niego. Na przykład ta rozmowa między Larxene i tak dalej. To był piękny moment, jak jeden z was w komentarzach wspomniał, gdy Larxene wymieniała, czego on takiego nie potrafi, że dokładnie te myśli, które większość fanów ma o nim. Ale że on też ma coś wspólnego z wojną Keyblade'ów i tymi starymi czasami. Czyli co, prawdopodobnie też był władaczem Keyblade'a kiedyś, tak samo jak Luxord? Ciekawe jest to, że Luxorda tutaj w ogóle nie mamy w tej chwili. No cóż, a i tutaj, w 100-milowym lesie, większość postaci została dodanych albo powstała w 1966. Pigle tutaj 2 lata później. Królik też wtedy, kiedy był początek. Tygrysek też 2 lata później. Ale Ru już wtedy istniał i Gopher też. Ale Lumpy powstał w 2005 roku. Puhefalumps mówi. Czy tam Puhefalumps mówi. To jest właśnie ten film, o którym mówiłem, który kiedyś widziałem. Który mam na VHS-ie. No tam było jego pierwsze powstanie, gdy zaprzyjaźnił się z maleństwem, czyli tutaj właśnie Ru. I tak oto jest teraz stałym mieszkańcem 100-milowego lasu. Tyle lore na ten temat. Tu możemy sprawdzić wszystkie nasze właśnie rzeczy, które gotowaliśmy i większość wyszła excellent najwyraźniej. Tylko te rzeczy, które z jajkiem były, no i to tutaj, wyszły nie excellent. To też by wyszło excellent... gdzie to było? To by też wyszło excellent, tylko no, nie mogłem powtórzyć. Czyli w sumie co? Wychodzi tylko good albo excellent, tylko te dwie możliwości są. Albo niezaliczenie. Rozumiem. Wybaczcie tę krótką przerwę. Ktoś zadzwonił do drzwi. Gdzie ja byłem? No tak, że Luxorda nie ma tutaj. Zapisanego jeszcze, że się nie pojawił, mimo że widzieliśmy go tak samo wyraźnie jak Demixa. Trochę to smutne, nawet Sykesa tutaj mamy. Dlaczego o Luxordzie nic nie napisali? Czy może ja jestem ślepy? Nie, nigdzie nie ma Luxorda. No ale to można się domyślać, że jeszcze kiedyś się pojawi, bo oni by nie zapomnieli w końcu tak na zawsze. No i Simba. Dostaliśmy ognistego Simbę jako Heartbinder, jako przywołanie, jako Samona.
Nie ma żadnego modelu w tej grze, że można zmienić. Fajnie wygląda tak ognisto. Chciałem go pokazać, prawda? Ale jeszcze nie dałem rady. Trzeba zapamiętać sobie, żeby nie zapomnieć o nim. No i Merlin. On pochodzi z The Sword in the Stone. Z 1963. Czy to jest ten film Disneya o królu Arturze? No tak, to ma sens, bo w końcu Merlin i król Artur to jest... No to są dwie postacie, które są ze sobą połączone i to niesamowicie jak? Do Monstropolis, CGA Agent. 2001 rok! I to możemy właśnie teraz, kiedy wiem, zmieniać między różnymi modelami. No właśnie, każdy z nich wygląda inaczej, czyli może jednak to są różne potwory. Ten tutaj ma na przykład głowę, a przy tych wygląda jakby nie mieli głowy. Zawsze mają ten plecak. Że ja rzeczywiście myślałem... Oni mają różne plecaki. To może ma jednak sens, że ja myślałem sobie kiedyś, że to jest ta sama rasa. Że plecak jest też częścią ich ciała. No nie wiem, temu nawet oczu nie można zobaczyć. Czy może oczy ma na dole? Ej, może to jest... Ale oni wszyscy mają po... Nie, ten ma dwa ramiona. A ci mieli tu po cztery. Tego nigdy się nie dowiem, to jest takie pytanie loru. Może ktoś z was jeszcze w komentarzach ma coś na ten temat do powiedzenia. Tutaj jeszcze Synthesis. Się troszkę chyba mi pomyliło. Nie, chyba jednak nie. Tutaj się pojawiają te przedmioty, które już raz udało nam się stworzyć, dokładnie. Czyli nie te, które możemy, tylko te, które już udało nam się raz przynajmniej stworzyć. Naszym kolejnym celem będzie powrót do Olimpu. Skrzynek mamy tam już strasznie dużo, więc nie wiem, czy odnajdę cokolwiek jeszcze. Nie wiem, czy odnajdywanie skrzynek tak w ogóle pokażę wam na nagraniu, czy po prostu gdzie indziej. Czy zrobię to poza nagraniem tak dla siebie. Ale na pewno chcę na nagraniu pokazać wam zbieranie Lucky Emblem. Jest ich 13, jeżeli się nie mylę. 5, 5, 2. Nie, 12 jest ich tylko. Czyli za to się zabierzemy i jest jeszcze zadanie poboczne, które możemy sobie przeżyć w Królestwie Olimpu, czy tam w no, świecie Olimpu, w Olimpie. I od razu powiedziałem, że chodźmy tam. W tym odcinku raczej tego wszystkiego nie zrobimy, ale już będziemy mieli tak jakby początek tego, żeby nie było, że w całym odcinku tylko minigierki się zabierało. Na szczęście możemy się tam teleportować. Nasze pierwsze odwiedziny w tym oto miejscu po powrocie. Od razu chodźmy tutaj do Tebes, do Agary. Tam, gdzie spotkaliśmy Herkulesa po raz pierwszy w tym świecie. Zabawnie wyglądają te całe pioruny, którymi rzuca Zeus. Czy co to jest? Jakieś... Czy to mają być prawdziwe błyskawice, które później zmieniają się w takie, no, rzeczywiste błyskawice na niebie, czy to po prostu jakaś specjalna broń dla Zeusa? Hashtag Zeus, hashtag Herkules, hashtag Olympus. Hashtag like fathers, like son. Hashtag weather. Chyba opłaca się częściej czytać te hashtagi. No więc, jesteśmy. Statua Herkulesa zaczyna być odbudowana. Czyli wszystko się dzieje dobrze. Well, hey there, sluggers. I gotta say, it's good to have you back. Miło słyszeć coś takiego od ciebie, Meg. Ogólnie miło słyszeć niektóre rzeczy. Tutaj te lwy. Jakie tam mamy w ogóle zadania związane z robieniem zdjęć? A to dopiero możemy zobaczyć u Mogri. A co takiego w workshopie się nowego pojawiło? Coś ciekawego, co mógłbym zrobić? Slayer's Earring. Stwórzmy jeden taki, skoro już tu jesteśmy. Na Phantom Ringa też mam trochę rzeczy. Albo Sorcerer Ring. To dla Donalda możemy zrobić. Orichalcum Ring potrzebuje jeszcze jednego Pulsing Crystal, okej. A jak to w ogóle jest z stworzeniem Pulsing Crystal? Mogę. No to zobaczmy, co takiego Orichalcum Ring potrafi. Czy może wejść i wyjść znowu, czy będzie mi pokazane, że mogę go zrobić? Nie, muszę wejść i wyjść, prawda? No dobra, niech będzie. Hop i hop. O, teraz możesz stworzyć nowe rzeczy. No niesamowite. Dostajesz w prezencie Hungry Jam. Dziękuję.
Mega Elixir się teraz pojawił i Buster Band Plus. Zapewne będzie też coś takiego jak Orichalcum Plus i tak dalej. No dalej, Orichalcum Ring. Jako że Orichalcum to bardzo rzadkie przedmioty, bardzo rzadkie surowce, to z pewnością jest to całkiem dobry przedmiot. No to gdzie go mamy? Tu. To nie to. Tutaj są pierścienie przecież. Phantom Ring, przecież taki przed chwilą nawet zrobiłem, to już miałem jeden. No, całkiem ładnie nawet. Ale nie ma jakiegoś innego, który byłoby dobrze wymienić na ten pierścień? O, tu 49, ale to już dodaje siły. Ty dodajesz tylko 2 siły, a za to więcej AP. Jak ciebie wymienię na Orichalcum, to będę miał co prawda 4 mniej, ale sile będę więcej miał. I magii trochę spadnie. A jak to z magią jest? To jest teraz pytanie. 39. Chciałem jednak trochę magii zachować, więc Orichalcum Ring na ciebie wymienię. A jeżeli chodzi o Donalda, to tobie mogę dać... Sorcerer Ring zabiera ci co prawda siły i AP. Ale daje ci trochę magii. Czy to jest opłacalna wymiana? Dam ci za to Sorcerer Ring. Broń wam już pokazałem, a co do Herkulesa, to tobie też mogę coś założyć, jeżeli bym chciał, ale nadal nie mam żadnych nowych broni. Czy w ogóle będzie możliwość wymieniania ich broni? Jeszcze nikt mi na to pytanie nie odpowiedział. Mam jeszcze kupę koi, którego nie zużyłem, bo za dobrze wychodzi mi granie. No i teraz wszystkie na nowo stworzone przedmioty mamy tutaj też zapisane. I jeżeli chodzi o to, to mam Happy Gear i Honey Spot wyposażone. No to teraz, moi drodzy... Chciałem przecież misję zobaczyć. Mam tu coś w Olimpie. Flame Core, Water Core. Chief Puff, dlaczego nie zrobiłem zdjęcie Chiefa? Statua Herkulesa, okej, to zaraz możemy zrobić. Zrobić zdjęcie tej kuźni, którą odkryliśmy. I zdjęcie Zeusa. To chyba wszystko, co mamy do zrobienia w świecie tutaj. Okej. Dobra, to możemy zapamiętać. Skoro już tu jesteśmy, to przyjrzymy się tej nowej statule. Oh, cool! They fixed your statue, Herc. Yep. Everybody pitched in. Still needs a little work, though. Nawet usta mu się ruszają. Ale rzeczywiście, nawet usta mu się ruszają, kiedy mówi coś do nas. Bardzo przyjemnie. A tu się coś zmieniło? Tak, byliśmy tutaj wcześniej. Pamiętam. Ale i tak mamy trochę rzeczy do zrobienia. O, cześć, moi drodzy. Chyba jesteście trochę za słabi teraz na mnie. Ile poziomów nas różni? 12? Jeszcze teraz trochę silniejszy jestem. Mam ich wszystkich w większości na hita. Ale zanim będziemy tutaj sobie zwiedzali, to przyjemnie byłoby zaakceptować zadanie poboczne. Bo teraz wyruszymy tutaj w drogę i później zapomni się o wszystkim, co istotne. Robimy żurawia. Ha! Naprawdę, pan mi jakby by się ucieszył, gdyby to zobaczył. Zadanie poboczne tutejsze jest związane ze statuami Herkulesa, jeżeli pamiętacie. No właśnie, nasz mały przyjaciel tutaj chce kolekcję swoją ukończyć figurek Herkulesa i potrzebowałam mu tylko tych kilku, które zostały jeszcze ze złotym Herkulesem. Są one porozrzucane tutaj po całym mieście i musimy znaleźć 5 takich, żeby mu je przynieść. Tam na górze ktoś stoi. Czy mogę się tam na górę jakoś dostać? Chyba nie. Mogę tylko coś takiego porobić. A to nie jest zbyt przyjemna sprawa. Ale okej, powiedziałbym, że... Chwileczkę, dajcie mi swoje kasy. O, bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty i w następnym odcinku zabierzemy się za...
odnalezienie Lucky Emblem tego świata oraz tych złotych figurek. Do następnego, na razie i cześć!